Ja zapraszam na przegląd Tygodnika Katolickiego Niedziela. Na pierwszej stronie relacja z mszy świętej żałobnej w intencji świętej pamięci kardynała Henryka Gulbinowicza, która sprawowana była w kościele Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, a homilię wygłosił biskup Andrzej Siemieniewski, który nawiązał do modlitwy, która występuje w liturgii pogrzebowej za... Kapłana, Boże nieskończenie dobry, Twój sługa biskup Henryk składał Tobie eucharystyczną ofiarę za zbawienie wiernych. Tak woła Kościół o miłosierdzie. A jakie są argumenty Kościoła? Pyta biskup Siemieniewski. Kolejne strony to relacja między innymi z godziny wdzięczności zorganizowanej przez siostrę uczennicę Krzyża w Parafiducha Świętego. Śpiew prowadziła siostra Klara Witkowska razem ze Scholą, akompaniowała pani Edyta Kołacz, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 17. Ta relacja pokazuje, że można modlić się bardzo radośnie. A szczególnie tej radości i uśmiechu potrzeba w czasie koronawirusa. Również zaglądamy do Wrocławskiej Katedry. Tam odbyły się uroczystości rocznicy jej poświęcenia. Przewodniczącym liturgii był proboszcz parafii katedralnej, ksiądz Paweł. Cembrowicz. Zapraszamy także do Mikołajkowej paki dla dzieciaka. Jest to akcja. Już po raz ósmy organizowana przez zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci imienia Świętego Jana Pawła II w Jaszkotlu. Ośrodek prowadzą siostry Maryi Niepokalanej. Serdecznie zachęcamy, żeby włączyć się w to dzieło pomocy. W parafii Świętego Augustyna miało miejsce spotkanie z członkami wspólnot trudnych małżeństw Sychar. O tym pisze Marzena Cyfert w artykule Jak odbudować małżeństwo. Przyjechały rok temu z Brazylii. Są młode, radosne, pełne energii. Energii, kochają Jezusa i ludzi. Mowa o katolickiej wspólnocie Palawra Viva, zamieszkującej w parafii św. Bonifacego. Marzena Cyfert opisuje, co takiego te młode dziewczyny robią we Wrocławiu, dlaczego akurat wybrały Wrocław, dlaczego akurat wybrały Polskę i w jaki sposób ewangelizują. Kolejne strony, 6 i 7, to wywiad o niezwykłej pasji, jaką jest pisanie ikon. To jest wywiad. Jakuba Jóźwiaka z Celiną Meller, studentką teologii ogólnej w Akademii Katolickiej w Warszawie, absolwentką zespołu szkół architektury, krajobrazu i handlowo-usługowych w Gdańsku na kierunku reklama. I mówi o tym e, dziewczyna, jak wyglądały początki, dlaczego akurat e, pisanie ikon i mogę zdradzić, że dziewczyna mówi o tym, że zaczęła to robić z ciekawości, bo wcześniej nie rozumiała ikony, była dla niej czymś specyficznym, nieco dziwnym, niecodziennym i intrygującym. I na koniec zaproszenie na szkołę relacji organizowaną przez Wspólnotę Charyzmatyczną Płomień Pański. Jest to wywiad z księdzem Wojciechem Bujakiem, a mówimy o czterech podstawowych typach osobowości, flegmatyku, sangwiniku, Melancholiku i choleryku. Jak właśnie te typy osobowości wpływają na relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem, i jak robić i w jaki sposób postępować, żeby było po prostu dobrze. Zapraszam Państwa do lektury najnowszego tygodnika katolickiego niedziela.